Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną są oczywiście widzowie, siemaneczko wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku. Tutaj zapraszam też oczywiście zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, bo dzisiaj sporo się rzeczy zacznie dziać. W końcu zaczynamy nasz upragniony remont. Przy okazji zobaczcie, ile tej trawy już tutaj porosło. Jakieś krzaki też się pojawiły na gospo, więc no mało się jeździ teraz, co prawda. Już takie prace raczej, wiecie, jakieś dobitki na tych polach, więc wiecie, miał być krzychu, nawet sobie tutaj zestaw już mu przyszykowałem, żeby sobie krzychu mógł dzisiaj działać z wapnem, proszę bardzo. No ale niestety... O, to zgasić. Ale krzychu musiał wybyć na szybkości, no i pojechał sobie po prostu... czemu? Żegnacie się? Okej. Okay. Więc no, więc krzychu musiał pojechać po płytki. No bo co się dzieje? W końcu zaczynamy remontować dom. Zobaczcie. Pierwsze jakieś rzeczy zaczynamy robić, to jakieś stare nasze rzeczy wywalamy sobie z tego. Tu sobie widzicie meble, te które stały w kuchni i w salonie naszym, że tak powiem. No i już coś tam się właśnie, jak mówię, zaczyna powoli dziać. Jakieś śmieci, jakieś deski też lekutkie. Pokażę wam, jak to wygląda aktualnie, nie? Proszę bardzo, nie? Dosłownie tutaj nic nie ma. Drzwi się pościągali z futryn w ogóle. Całkowicie. Tu jeszcze jakieś takie tylko łazienka została i w ogóle takie o rzeczy. Więc to też będziemy musieli sobie pewnie powymieniać. Raczej myśleliśmy nad czymś podobnym. Tutaj co mamy, układ będzie ten sam pewnie. Ale no, szukamy nowych płytek, szukamy nowego kibla, umywalki, no i może wanny. Być może lustro to już jest ściągnięte, tak naprawdę wygląda to strasznie pusto. Aż dziwnie na to się patrzy. Więc się mogę przespać znaleźć na podłodze. O, tutaj. I tyle. W kuchni to samo, nie? Puściusieńko. Puściusieńko. Nawet już żeśmy te wszystkie te rury pochowali z zlewów i tak dalej. Nie ma nic, nie? Nie ma tam nic, więc będziemy sobie to wszystko tam działać. Przy okazji, nie wiem czy widzieliście, ale może wam pokażę to. Ale mamy nowy płot. Nowy płot postawiliśmy w końcu, bo to nie wiem czy wam już to mówiłem czy nie. O, proszę bardzo. Pusty garaż, krzyku od razu pojechał, więc nie ma nic. Mamy nowy płot i nową bramę. Troszkę teraz taką szerszą, żebyśmy sobie poszerzyli to wszystko. O, proszę bardzo. Więc mamy taką bramę teraz przesuwaną. Ona przez to nam nie wchodzi na gospodarstwo ani na drogę. Możemy sobie lepiej wyjechać. Mamy teraz szerszy, tak jak widzicie, ten tutaj, jak to się nazywa. No ten pod jest po prostu, nie? Jest szerszy. No i płot dobraliśmy do tego takiego koloru. Niestety nie było szarego, szkoda. I to jest chyba najlepszy płot, jaki pasowałby, bo cała reszta w zestawie do tego płotu, tej bramy, była po prostu kamienna. No a to też szkoda, żeby nie uwidzieć tego pięknego gutka naszego, bo naprawdę jest całkiem nieźle. O, dzień dobry, proszę bardzo. No, więc tak teraz wygląda nasze gospo z takim płotem. Dajcie na co sądzicie, nawet ten czarny płot i szary ram gdzieś tam powiedzmy pasuje nawet do wystroju chaty naszej. Ale zobaczycie co teraz dla was szukujemy z chaty, to normalnie padniecie, no nie? Także... Także okej, okay. Słuchajcie, nie ma co zwlekać, jedziemy dzisiaj na opryski. Jeżeli na przykład tam, nie wiem, starczy nam chwilę czasu, to sobie podskoczymy dalej. Ogólnie słuchajcie, co się też wydarzyło? Zero jakichś rzeczy na głowie, jak widzicie, a mimo to działa mi kamera, nie? Nawet działa lepiej, bo działa na oczy, proszę bardzo. Więc coś tam sobie poprawiłem to. Na oczy nie chcę, żeby działało, bo widzicie, trochę słabo to wygląda, jeżeli patrząc w kamerę. Dlatego to jest minus i poszukuję osoby, która ogarnia takich rzeczy. Bo jest to problem po prostu z farmingiem, czysto teoretycznie. To jest tylko i wyłącznie sam farming, nie? Więc sposoby ten farming jakoś dostosować albo ogarnąć, żeby nie wyłapało mi oczy. A samą głowę, nie? Jak na przykład teraz widzicie, głowa jak najbardziej działa, ale oczy już nie bardzo, nie? Więc na przykład jak często dzisiaj oczami tam patrzę sobie, a lukam, no to trochę słabo, nie? Bo ogólnie Tobi, Eye Tracker 5, świetne urządzenie, ale do grania chyba na razie, jak teraz ten moment na singlu, nie? Bo jeżeli grałem na multiku, czy podczas streama, to właśnie widzicie sami patrzę się w sufit, albo patrzę się gdzieś tam, no bo tam mam czat po prostu, nie? Dlatego tylko to poprawić ci byłoby spoko. Z tego co widziałem w WTS-ie jest opcja rozdzielania tego, w farmingu tego nie ma. A program od Tobiego działa w ten sposób, że informuje nas. Jak najbardziej z programem Face Track Noir. Aha, okej, okay. Właśnie o to mi chodziło. Bo właśnie, siema Sharpie w ogóle. Witam serdecznie. Właśnie Sharpie też, ty też jesteś ambasadorem chyba Tobiego, co nie? Ja jestem dopiero od niedawna i tak naprawdę bawię się dopiero tym urządzeniem, testuję sobie je. I właśnie jestem ciekaw jak to ogarnąć, żeby móc coś śmiało z dumą serca ludziom polecić, już tak powiedzieć jak to wygląda, nie? Urządzenie jest naprawdę świetne, nie? Działa cudownie. Ale tego właśnie, tego tracka trzeba uruchomić, nie? Okej, okay, super, bo jak ktoś Sharpie teraz nagrałem odcinek na YouTube, także fajnie, że wpadłeś, pozdrawiam serdecznie Sharpiego. Jak ktoś też fajnie odcinek na kanał, bo tam występuje na podcaście nawet, więc fajnie, trochę tam byśmy pogadali o farmingu.
Więc myślę, że było spoko, nie? No. Ale to sobie widzicie, troszkę dzisiaj poopryskam od chwaścików. Być może starca na tym czasu, to pojedziemy sobie jeszcze podziałać na z wapnem, więc wiecie, nie? Tylko wapno minus taki, że będziemy musieli dawać je na coś, co już rośnie, a nie pod glebę, więc taki trochę też no, może lekutko nierealistyczny to być odcinek, ale no chcę to wapno ogarnąć, te bardziej, że też wcześniej nie wiedzieliśmy, że już tam jakieś wapno można było robić, nie? Siema Denisowaty. No, także także wiecie. I co? Odnośnie opryskiwacza i tak dalej, jak sami doskonale pewnie wiecie, Jankus, czyli mój, że tak powiem, współpracownik w Drut Company, zrobił poradnik na lepsze ścieżki technologiczne, który polega na tym, że zwiększamy ilość, zagęszczamy siatkę pikseli, jeżeli chodzi o możliwość siewów na polach, przez co te ścieżki są jeszcze lepsze. I to bardzo mocno rozwiązuje problem na przykład malutkich maszyn, więc myślę, że jak najbardziej na taką kolejność sobie poddajemy takie coś tutaj i te ścieżki w końcu do nas tutaj zawitają, nie? Tylko no też trochę będzie z tym roboty zapewne, ale od czego jest stream, od czego jesteście wy, żeby mi tutaj pomóc i sobie sami też ogarniemy, nie? Siemaneczko Pixa, witam serdecznie. No, więc słuchajcie, taki właśnie tutaj dla was dzisiaj akcencik przekazamy lekutko, taki roleplayowy właśnie z tym związany z naszą, tutaj, z naszym remontem chaty. Ale uwierzcie mi, że ten remont chaty będzie fajny i jeżeli wszystko dobrze pójdzie i ModHub zatwierdzi, bo domy cały zrobione oczywiście na multi materiałach, czyli na czymś, co już teoretycznie wypadło z obiegu, jeżeli chodzi o farminga na ModHubie i raczej już tam takie się nie spotyka. Są jakieś pojedyncze moduły, które wychodzą, ale to chyba jakiś wujek w Wianczy pracuje czy coś, więc to też nie do końca jestem pewien, jak na to interpretować. Ale jeżeli tylko będę mógł, to wam chatę po remoncie całusieńko z wnętrzem i z tym z elewacją na zewnątrz postaram się dodać jako update'ik do tego domu, nie? Bo to jest, domek się fajnie pobiera, ludzie chcą na tym grać, więc może ktoś nie lubi takiego starego post, takiego post, może nie, no takiego perlowskiego klimatu, to wam zrobię coś nowszego. A w miarę już to nawet wygląda, także wiecie, nie? Więc sobie to też załatwimy i zobaczycie, jak ten dom wygląda, więc proszę was serdecznie śledźcie te odcinki, bo naprawdę w tych odcinkach będzie teraz sporo działo. Planuję zrobić teraz jeszcze dwa odcinki z tego remontu tej chaty, pokażę wam, jak to tam jeszcze wygląda. Czyli teraz pewnie będzie odcinek tam, albo nie będę mówił z czym jeszcze, ale będą jeszcze dwa odcinki z remontu chaty. No i potem pewnie skip do wiosny, bo nie lubicie zim oglądać. Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem, że nie lubicie tego oglądać. Być może jakiś tam jeden odcinek taki sprzedażowy bym wam powiedział, pokazał, jak wygląda sprzedaż mąki i serów, bo to są nowe nasze produkcje, których wam chyba nie pokazałem za bardzo jeszcze. Więc też warto było pokazać na przykład, nie? Bo to też coś takiego nowego na tej serii. Ale z drugiej strony, jak macie oglądać tego, jak sprzedaję coś tam i zarobiłem kasę, to ja wiem, czy to jest takie dobre. Tak raczej średnio chyba, więc wypowiedzcie się w tym temacie, czy lubicie odcinki zimowe, czy nie. Ale no, po wyświetleniach po prostu widzę, że nie bardzo lubicie te odcinki zimowe, także no wiecie jak jest, nie? No i co jeszcze? Minus taki na pewno z tymi ścieżkami by było, jakbyśmy je tutaj dawali, że jest, mamy bardzo dużo nieregularnych pól. No i co za tym idzie, te pola, które tutaj byśmy sobie ogarniali, byłyby bardzo dziwnie porobione i też siewy na takich polach byłyby też dziwne. I tam jeszcze, o ile ja już tam powiedzmy ogarniam sobie troszeczkę tego farminga, jeżeli chodzi o te ścieżki, bo bawiłem się to w 19 i kiedyś w 17, 19 się to bawiłem akurat, no to wiem jak powiedzmy na jakiej zasadzie to działa. To przed Krzychu, który jest nowy w farmingu, nie wiem czy by to jeszcze mógł ogarniać, dlatego po prostu zobaczymy jak będzie nam szło bawienie się tymi ścieżkami, nie? Bo być może będzie tak, że jakieś fajne pole zrobimy ścieżkami, a jakieś tam słabsze bez ścieżek na przykład, nie? No nie wiem, zobaczymy jak to by wychodziło, no ale postaramy się też tam fajnego wam pokazywać, nie? Dobra, więc sobie jedziemy. No właśnie to szarpie zaciekawiłeś mnie, bo kiedy słyszałem o tym na jakichś innych tam filmach, że właśnie spoko jest z tym traknoirem, nie? Żeby sobie to uruchomić. Tylko właśnie nie pamiętałem, czy właśnie to też to działa z tym samym Tobim, nie? Ale właśnie mówisz, że tak, to okej. Okay. Sorry, tak tutaj mi oczy warują, ale po prostu wiecie, wszystko sobie gdzieś tam patrzę. I to jest sami takie trochę też nieciekawe do oglądania, nie? Siemaneczko Koremir, witam serdecznie. Zapalić się na odcinek, jak coś na żywo, także fajnie. Okej. Okay. Nie, myślę, że akurat wyjdzie fajnie tutaj, bo załatwimy sobie opryski, pojedziemy jeszcze na to wapno.
i git, bo w sumie jakby byłby sam też Krzychu ze mną, to może by nie dał rady. A właśnie, też wam powiem tak samym szczerze, dlaczego nie ma Krzycha, już tam wychodząc z roli. Krzycha nie ma, tak, nagrywamy. Krzycha nie ma dzisiaj, ponieważ serwery farminga znowu wariują. Oczywiście jak na złość, kiedy jest od poniedziałku do piątku robię streamy, no to wtedy robię sobie lighta fajnie, ludzie pytają, czy gramy z widzami. Dzisiaj mówię, że nie, bo chciałem trochę na koli pograć, coś tam pociągnąć z jakimś budyneczkiem czy coś, który modeluje. No i dzisiaj nie damy rady zagrać. Serwer działa pięknie, wszystko super, jak trzeba, nie? Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest sobota, jak to nagrywam, jak nigdy mam wolną sobotę i mówię, odpalę sobie live'a, nie? Pogram sobie z widzami, fajnie, będzie spoko. Serwery nie działają. Problem z połączeniem, klasyk oczywiście, także no ja mam niestety niesamowite szczęście do multiplayer, jeżeli chodzi o moje chęci i to jak serwery działają, dlatego Krzychu się nie sobie... Krzychu, jesteś? Jest. Jestem. Krzychu na Discordzie się nie wyciszony. I nie może dobić na serwer bidny, nie? Także Krzychu, dzwonię do ciebie, jak tam płytki? Wybierasz tam do naszego mieszkania? Tak, już wybrane. Wybrałeś? O, elegancko. Tak. No i dobra, to słuchaj, nie będę sobie zabierał czasu, ja się dalej wyciszam. Spoko. Na karcie nie mam już pieniędzy, nie? Sorry, ale te impulsy mi się kończą. No. No, to na razie. No, także czasami Krzychu mi jedny siedzi po prostu w Castoramie, wybiera te płytki i nie może dołączyć do farmy naszej nieszczęsnej, także no. Nic, przez kamaczy też nie działa, gościu. Ja już i farminga reinstalowałem, i wszystko było robione. Myśmy z Mariuszem się nie ogarniali tak długo, że nie da się w ogóle dogadać, nie? Z tym, z tymi serwerami, nie? Także one po prostu wariują i koniec, nic z tym poradzić, nie? W ogóle to... W ogóle podobno wsparcie od Tobi nie jest łatwo dostać przez devów. Podobno papierologii jest sporo, że kontroler nie będzie... Że kontroler nie będzie podglądał? Aha, o to chodzi, tak? Ale jak, w sensie takie bardziej polityczne jakieś takie rzeczy, nie? Chyba o tym mówisz. No też w sumie śmieszne, nie? Więc... Ale widziałem na przykład, że DCS dostał ostatnio wsparcie, nie? Od Tobiego. Farming też jakieś tam ma, ale chyba to właśnie trzeba trochę ten się pobawić. Czyli co mówisz? Mówisz, Harpy, że jeżeli na przykład włączy się... O, sorry, tak jeżdżę śmiesznie. Jeżeli jest jakaś gra, która nie wspiera, powiedzmy, Tobiego, no to wystarczy po prostu tego track, no i raj i wszystko wtedy już działa? Wtedy? Że jest jakby to nie jest takie dedykowane urządzenie do tego i gra nie, mimo że nie wspiera, to na sprawę tego dałoby radę wspierać, tak? Dobrze zrozumiałem, czy nie dobrze? No i się tak dalej starają żeństwo. No, no dole, my tutaj z Krzychem już się znamy trochę, jakby sekundę. Cześć Michaelu, witam serdecznie. Na PC opr składzie widać, na konsoli trzeba na ślepo. A nie pokazuj tego na konsoli? Tak, jeśli gra nie wspiera Tobiego, a wspiera Track Noir albo Face Track, to podobnie tak będzie. Aha, okej. Okay. No dobra. To jasne. I co bliska? Kasy na koncie, jak widzicie, nam trochę brakuje. Mamy 9,5 tysiąca zaledwie. Ale spokojnie, odkujemy się. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ja przeczuwam, że na wiosnę zobaczycie u nas saldo na koncie jakieś 300 tysięcy złotych, nie? Bo to idzie bardzo mocno teraz u nas ten rozwój. No i pewnie gdzieś tam też od tej zimy, że się na wiosnę zmienimy sobie poziom trudności już na ten normalny, żeby zagrać troszkę trudniej, więc będziemy mniej zarabiać, ale za sprawą tego będziemy rozsądnie wybierać rzeczy, które chcemy kupić, bo jak widzicie, mamy tutaj też wapniarkę naszą starą, którą chcemy sobie troszkę sprzedać. Jakby nie było, chcemy kupić coś nowszego. Mamy też fajny pomysł na beczkę tutaj. Beczkę oczywiście do gnojowicy. Źle pojechałem w ogóle, ale dobra, trudno, bo będziemy sobie inne miejsce, nie? No ja tylko na tym jadę, nie wyobrażam sobie być zmuszony do noszenia słuchawek z jakimś dadylem, kiedy nie streamuję, a chcę pograć. No, Sharpie, jest to niewątpliwe największy minus tych urządzeń, właśnie takich zamienników budżetowych dla Tobiego, nie? Jednak jest coś takiego, że wiecie, ja odpalam sobie komputer, wchodzę i po prostu nic nie muszę sobie mieć, nie? No to jest fajna sprawa jednak, nie? No minus taki, że to jest drogie, no nie? Nie ma co ukrywać, no kosztuje to ponad 1000 zł, nie? Co prawda gdzieś tam ambasadorzy, czy ja, czy Sharpie posiadamy tam dla was specjalne kody, na których możecie sobie wejść i luknąć. Dlatego też na wam w opisie taki chodzik umieszczam do Tobiego. Jeżeli ktoś właśnie chciałby wejść na wyższy level gamingu takiego profesjonalnego, bez urządzeń na słuchawkach i zero kabli, no to wydaje mi się, że Tobi jest
jedyną słuszną alternatywą, a właściwie jednym słusznym urządzeniem po prostu. Bo testowałem wiele rzeczy różnych i ciągle pojawia się ten problem. Jak nie na kiedyś na urządzeniu chyba free tracku. Ciężka bateria na czapce, która po prostu bolała, jak się grało, albo jak się miało ten właśnie tego free tracka, powiedzmy na sławkach, to też tam ciążyło ci to, nie? Czułeś to po prostu. Czy to właśnie AirTrack, który super sprzęcik, ale no też kabelek jest i mimo, że był lekki, to jednak kabel, no troszeczkę jest to uciążliwe, nie ma co tutaj się oszukiwać, nie? No to w końcu jest sprzęt, który działa, no jak widzicie, nie? Bez żadnych kabli, bez żadnych rzeczy, ja mogę sobie pójść i tyle, nie? Nie trzeba tu w ogóle nic za bardzo się tym bawić, także no piękna sprawa po prostu. Jestem dumny, że jestem teraz ambasadorem właśnie Tobiego, bo no po prostu mogę wam dać po prostu fajną zniżkę, a jest to nawet fajna zniżka, bo tam chyba coś koło ponad 14 euro dostajecie zniżki, także no gdzieś tam ponad 6 dyszek zaocznicie, jeżeli chcecie kupić taki sprzęcik gdzieś tam z mojego linku, który macie w opisie, także no wiecie, nie ma co ukrywać, fajne rozwiązanie, no i też zawsze jakaś tam promocja dla was się przyda, nie? Tak, no czacie to właśnie Dodulek wypisywał komendy, bo to mam chyba włączone te komendy na tym, ale są wysłane komendy wykrzyknik Tobi przez VIP, więc możecie sobie to dołączyć, a jak na YouTube oglądacie, to macie zawsze zawsze macie tą opcję wejścia w link w opisie i to jest wszystko, nie? Także fajnie. Czyli na głowę działa też FPS? Tak, wszystko działa, jak najbardziej, wszystko działa, bo to, jak sam widzisz, nie? Ja teraz mam na oczy, nie? Ustawione. Głową nie ruszam, ruszam oczami, powiedzmy. Nie? Ale mogę też sobie głową ruszać, nie? Proszę bardzo, więc super sprawa, nie? Ale tak jak mówię, do farminga, przynajmniej dla mnie, dobrym sposobem byłoby po prostu użyć troszkę innego oprogramowania, które pozwalałoby mi tylko mieć ruch głowy, bo na przykład głowę trzymam w ten sposób, a patrzę sobie na czat, nie? Czyli wy nie tracicie, nie macie szalającej kamery, a ja mogę spokojnie sobie czytać czat, patrzeć jakieś ikonki i tak dalej, nie? Bo na przykład powiedzmy teraz patrzę na licznik i już mi się kamera zmienia trochę, to nie? Więc nie do końca jest to dobre w moim przypadku dla streamera, nie? Ale dla gracza świetna sprawa, naprawdę. Jak ja miał grać tylko tak, to wiecie, sobie patrzę na kamerkę, ok, nic nie przeszkadza, wszystko jest czytelne, nie? Więc to jest fajna sprawa. A też widziałem, że ktoś próbował to na jakichś strzelankach grać, na przykład w to, nie? Na Tobim. I na przykład fajnie, bo tam gdzie się patrzyliście, od razu mieliście celownik, nie? Więc zero skilla, że tak powiem, jeżeli chodzi o celowanie myszką, bo wszystko działa za sprawą oczu, nie? Patrzysz przeciwnika i tam leci strzała albo pocisk jakiś, nie? No super sprawa, naprawdę, nie? Więc ja się tym jaram, bo po prostu mam ten sprzęt niedawno, a chcę poznać jego całość, nie? W sensie pewnie to nie działa, jakby co, ale w jakichś takich battlefieldach na singlu czy coś tam, to pewnie by mogło pocisnąć, nie? Także gdzieś tam sobie też to pewnie bym chciał takie coś sprawdzić, jak to wygląda, nie? Jak ktoś nie gra na kierownicy, to mu się, to potrzeba takich rzeczy. Nie potrzeba takich rzeczy, ale taka rzecz, super sprawa. No, znaczy ja teraz gram na przykład bez kierownicy, bo mam trochę detoks od kierownicy, za dużo już mnie się nawkurzałem tym kółkiem, jeżdżeniem, sprzęgło, gaz, hamulec, nie? Więc gram teraz bez kierownicy, tylko myszka i klawiatura, ale pewnie jak sobie już wrócę do grania na kierownicy, no to Tobi będzie dla mnie na pewno tutaj bardzo mocnym sprzętem, nie? Bo bez tego to będzie ciężko po prostu się poruszać. Tym bardziej, że macie jedną rękę wyłączoną, bo macie ją na biegach i nie, powiedzmy na jakimś tam panelu, a drugą na kierownicę, nie? To myszka odpada, a taki Tobi załatwia właśnie całą sprawę, nie? Ja wiem, że teraz to robię bardzo nierealne, to wszystko co widzicie, nie? Bo jest to sypanie wapna na rosnące już uprawę. No ale słuchajcie, no że tak powiem, trzeba trochę to dać tego pH, bo jest bardzo słaby. A też z drugiej strony szkoda takie pole tracić, wiecie, jednak zaraz będziemy wchodzić na wyższy poziom i no będzie dla nas dużo znaczyło to, ile tam mamy tego zboża, nie? Mimo że w silosach tak jest tego sporo, to jednak zawsze dobrze mieć ten zapas, bo możemy sobie te pieniądze inwestować w content, nie? Zobaczcie na przykład coś takiego jak dom, totalnie niepotrzebna rzecz, co nie? W farmingu tego się za bardzo nie używa, ale powiedzmy my na ten remont cały, na te meble wydamy około 40-50 tysięcy, co nie? Więc to już jest sporo, bo na przykład zobaczyć, że samo wyniesienie mebli to no za darmo można powiedzieć, nie? Po prostu sobie to wywaliliśmy. Wywaliliśmy to na gospę i będziemy to mogli oddać jakimś ludziom, co sobie będą chcieli wziąć za darmo, ale powiedzmy jakieś nasze stare meble, nie? Gdzieś powiedzmy ktoś ma gorsze, a chce mieć takie, bo no to gdyby się te meble były zadbane, to niech sobie weźmie, nie?
A na przykład nie, takie kupienie płytek, czy jakiś tam gruntów, czy jakichś innych tam farb, no to już troszkę nas wyniesie, potem jeszcze meble nowe i w ogóle to wiecie, no sporo to z tego jednak zejdzie, nie? Nie ma co tutaj się oszukiwać, że będzie sporo wydatków, dlatego też no. Jeszcze korzystamy z pieniędzy, które powiedzmy jeszcze mamy na gospodarstwie i się tam skończyło tutaj wszystko. Dobra, to nic. Na ostatnim VIP-ie mówisz, że pakowo skończysz po 30 sobat, ale dalej podtrzymujesz jednak już czas robienia. No, oczywiście, że tak. No, słuchaj. Ja bym chciał szpakowo wydać w ogóle na początku, chciałbym wydać. A czekajcie, to możemy. A nie, dobra, to już. Okej. Okay. Ja szpakowo chciałem wydać w ogóle w czerwcu. Dziękuję, nie? Chcieliśmy tą mapę wydać w czerwcu, ale trochę Giantsy nam pokomplikowały sprawę, bo teraz te atlasy weszły. Mimo, że ludzie mówią, że teraz i tak tego nie egzekwuje, tych atlasów, jednak wróciło do tego, co było. W sensie takim, że jak robisz na atlasie, to super, a jak robisz bez atlasu, to słabo, no ale przejdzie, nie? Mimo to, ja wierzę w to, że pewnie w farmingu nowym atlas będzie wymagany i jak sobie pomyślę, żebym teraz zrobił mapę bez atlasów i wpuścił potem tę mapę do nowego farminga bez tych atlasów, no to musiałem wszystko robić od zera, nie? Więc bez sensu i robię to już, wolę teraz zrobić, nie? Więc dalej chciałbym wydać mapę gdzieś tam do końca tego roku, nie? Ale no jak będzie, no co mam wam mówić? No nie wiem, nie jestem w stanie po prostu przewidzieć. Ej, mam idealnie 8500. Ja pierdzielę. Perfekto. Dlatego no. Co mam powiedzieć? No trzeba będzie jakiś working progress nagrać, nie? Niedługo. Z informacją o tym, jak to wygląda sprawa. Ale pewnie, no premiera trochę się odwlecze niestety, no bo chcemy zrobić mapę raz, a dobrze, nie? A trochę jest ten też problemik, nie? Lekutki, więc no nic nie poradzić, nie? Być może nawet zrobię tak, że jakiś tam jeden streamek, jakiś miesiąc streamów, powiedzmy, nie wiem, listopad poświęcę tylko na modelowanie na przykład, nie? Więc będą giganudy. Ale bardzo mocno prace ruszą, nie? Jak będę tylko modelować, powiedzmy, jakieś tam statiki na mapę czy coś. Bo no tego głównie brakuje, tych statików, nie? Cześć do mnie, witam serdecznie. Ja się sobie powalali statika i byłoby spoko, nie? Jakiegoś jednego czy drugiego. No więc kto wie, nie? Ale jak mówię, jest to ostatnia nasza mapa, moja Jankusa do Farminga 22, więc chcemy po prostu zrobić dobrze, nie? Żeby nie było jakichś tam update'ów poprawiających, czy na przykład, nie daj Boże, update, który będzie na tyle znaczący, żebyśmy musieli robić nowego save'a, nie? No takie rzeczy nie chcemy robić, raczej chcielibyśmy już wydać mapę i mieć z głowy, nie? Ewentualnie jakiś hotfix na szybko zrobić, coś tam było, jakiś trigger gdzieś tam nie zadziałał, czy coś, nie? I tyle. No, więc myślę, że spoko. Spoko byłoby też tak to ogarnąć, nie? No, Dudek, to prawda. Statiki to jest bardzo mozolny proces, nie? Jak mam już sobie pomyśleć o tym, ile tego tam jest jeszcze do roboty, to aż mi się normalnie nie chce, nie? Dobra. Chcieć, nie chcieć, odcinek trzeba kończyć, bo już zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, także fajnie tutaj poszło. Zrobiłem robotę swoją i Krzycha przy okazji. Także cóż, robota w polu zakończona. Teraz tylko dbać o krówki i kurczaki, które swoją drogą też fajnie rosną. I pewnie widzimy się już... No, gdzieś kolejnym razem, kiedy będziemy może już w trakcie remontu, albo może już po remoncie ogólnym ścian. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Więc cóż, no dziękuję za uwagę. Fajnie, że tutaj zawitaliście do mnie na kanał. Mam nadzieję, że wam się odcinek trochę spodobał i że wpadniecie na kolejne. Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Na razie. I łapkę zostawcie w górę. To fajnie by było. No, pa, pa.